Dzień dobry. Witam wszystkich rowerzystów. Włodka, witam dzisiaj Bożenkę, witam Danusię, naszego operatora. Jedziemy w tej chwili z Waldtrwab i z Warsin. Jesteśmy w lesie. Jak widać, co u Niemca jest? Ławeczka w lesie, żeby chwileczkę sobie posiedzieć i poopowiadać, jak było w trasie. Bardzo fajnie. Ścieżki rowerowe oczywiście porobione. Do Altra z Warsin jest bardzo długa ścieżka rowerowa. Co prawda nie obejrzeliśmy wszystkiego. Hello. Nie obejrzeliśmy wszystkiego, po prostu za mało mieliśmy dzisiaj czasu. Minęli nas w tej chwili turyści niemieccy na rowerach. Jadą właśnie następni turyści niemieccy także na rowerach. Można to zobaczyć. Jeżdżą tędy ludzie oczywiście. Z tamtej strony znowu jadą turyści rowerowi. Widać, tu jest bardzo uczęszczane. Jest to takie na razie przez las jazda. Później wpadamy w ścieżkę rowerową bardzo fajną. Hello! Cieszą się wszyscy. Pogoda jest wyśmienita. Buzie mają zadowolone, dobrze zarabiają, odżywieni. Odpoczywają ludzie, jeżdżą sobie. Jadą następni turyści rowerowi. I tak chyba o tej godzinie cały czas. No cóż, my jedziemy w stronę naszego kochanego Szczecina. Zaniedbanego trochę, ale naszego kochanego. Chociaż zaczęło się już coś poprawiać. Zaczęli coś troszeczkę inwestować też. No ale wracając tutaj. Hello. Dojechaliśmy do Altrwab, do samej wody. Oczywiście nie do promu, tylko dojechaliśmy, gdzie troszeczkę stało żaglóweczek. No więcej nic nie wiedzieliśmy, bo nie było na to czasu. Musimy wracać, bo ja muszę być troszeczkę dzisiaj wcześniej w domku. I tak czas nas trochę pogonił. Ale wracając jeszcze do pogody, jest wyśmienita pogoda. Zero chmurek, zero wiatru. No i myślę, że rowerzyści tutaj też by mogli, nasi ze Szczecina, skorzystać, przejechać się, bo naprawdę warto. Fajna trasa. I warto sobie tutaj przyjechać, nawet dlatego, żeby przejechać się tymi fajnymi ścieżkami rowerowymi, które były zrobione najprawdopodobniej w tamtym, ewentualnie w tym roku, bo jest to wszystko niewykończone. No i na pewno przejedziemy się z Włodkiem i z Bożenką, żeby też zobaczyli, jak tutaj to wygląda. No ale niestety tu trzeba przyjechać na cały dzień, bo co do kilometrów, to tak straszyć nie chcę, ale tak trochę pojeździć to 140 w jedną i w drugą stronę. Niestety trzeba zrobić. Ze Szczecina do Altrwab i z powrotem i troszeczkę pojeździć. No tak to niestety wygląda. No ale kto jest zaprawiony i każdy rowerzysta, co się nie boi, to jest 140, to wie, że to są kilometry do pokonania, bez żadnej zadyszki, jakiegoś większego zmęczenia. No i chwileczkę sobie posiedzimy. Nie za długo oczywiście, ale posiedzimy, coś się napijemy, ciasteczko jakieś sobie zjemy. Niemieckie, bo takie sobie tutaj kupiliśmy, żeby coś troszeczkę słodkiego, bo ze sobą nie mieliśmy. No i nie wiem, czy gdzieś po drodze się zatrzymamy, czy coś jeszcze powiemy. Bo te miejsca, gdzie będziemy przejeżdżali, to już nagrywaliśmy, widzieliście, bo jedziemy w tej chwili na Dobieszczyn. A jesteśmy jeszcze, no, za Warsin, jesteśmy praktycznie w Warsin, to jest ścieżka z Warsin przez las. I jedziemy do Dobieszczyna. Jeżeli gdzieś się zatrzymamy i coś będziemy widzieli, na pewno nagramy i na pewno pokażemy. Pozdrawiam wszystkich rowerzystów. Włodka, Bożenkę, Danusię, pana operatora, Jacka Kałużę i naszego brata Bugajskiego, którego namawialiśmy do jazdy, no ale nie chciał. No dużo traci, no ale trudno. Może ma inne zainteresowania, zrezygnował z nami tej jazdy. No szkoda, no ale no pozdrowię jeszcze może Wojtka, który z nami jeździł, zrezygnował. No trudno. Poszedł może do pracy, bo nie widać go nawet teraz. Nic się nie odzywa. Także pozdrawiam wszystkich rowerzystów i naszych znajomych i zapraszam do oglądania. Na razie, do widzenia i jadą następni turyści.